Cześć, witam w wakacyjny dzień na kanale Hama Polska. Sezon wyjazdów urlopowych rozpoczął się na dobre i na pewno wielu z Was poszukuje dobrego i bezpiecznego rozwiązania, aby zamontować telefon lub tablet w swoim samochodzie. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam kilka ciekawych propozycji uchwytów oraz innych akcesoriów firmy Hama, które pozwolą Wam skoncentrować się na drodze, a pasażerom na tylnym siedzeniu urozmaicić czas podróży. Zapraszam! Pierwszy z nich to uchwyt, który montujemy na środku samochodu między dwoma zagłówkami. Zahaczamy uchwyt o pręt zagłówka z prawej i lewej strony i dostosowujemy długość aluminiowej poprzeczki za pomocą zacisków, wydłużając lub skracając jego ramię. Przegub kulowy pozwoli nam na obracanie tabletem o 360 stopni i ustawienie tabletu w pozycji pionowej lub poziomej. Tablet możemy również przesuwać wzdłuż uchwytu, posługując się zaciskiem, ustawiając go w dogodnym miejscu. W uchwycie zamontujemy tablety o rozmiarze od 7 do 11 cali. Innym rozwiązaniem jest uchwyt, który montujemy z tyłu jednego z zagłówków, kierowcy lub pasażera. Montaż jest banalnie prosty za pomocą zaczepów, które przykręcamy do metalowych prętów zagłówka. Do tego uchwytu możemy wpiąć tablety od 7 do 12,9 cala. Uchwyt również posiada przegub kulowy, który pozwala na idealne dostosowanie pozycji tabletu do naszych oczekiwań. Jedną z propozycji firmy Hama jest grawitacyjny uchwyt do telefonu montowany na kratce wentylacyjnej. Jest to jeden z najpopularniejszych uchwytów, który zaciska się na telefonie, wykorzystując jego ciężar. Po prostu wkładamy telefon do uchwytu, a ramiona, zamykając się, obejmują telefon, dopasowując się do jego kształtu. To bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala na jego obsługę jedną ręką. Kolejną propozycją uchwytu do telefonu firmy Hama jest uchwyt magnetyczny. Również bardzo popularny i wygodny sposób mocowania telefonu na kratce wentylacyjnej. Aby korzystać z tego prostego rozwiązania, wystarczy włożyć metalową płytkę między telefon a etui ochronne. I już możemy zamocować telefon na uchwycie magnetycznym. Jeżeli nie nosimy telefonu w etui, to metalową płytkę należy przykleić do telefonu za pomocą taśmy, którą mamy w zestawie. Tego typu uchwytów magnetycznych nie polecam osobom, które korzystają z ładowarek indukcyjnych, ponieważ metalowa płytka uniemożliwia bezprzewodowe ładowanie. Skoro wspomniałem o ładowaniu indukcyjnym, to warto przedstawić Wam uchwyt i ładowarkę w jednym. Oto uchwyt FC-10 Motion. Szczęki tego uchwytu zamykają się i otwierają automatycznie, elektromechanicznie, co oznacza, że gdy położymy telefon na dolnej części uchwytu, jego szczęki zamkną się automatycznie, dostosowując się do rozmiaru telefonu. Wyjęcie telefonu z uchwytu jest równie banalne. Wystarczy dotknąć przycisk, a szczęki uchwytu otworzą się automatycznie i możemy wyciągać telefon. Co ważne, uchwyt magazynuje zapas energii, dzięki czemu nawet nie podłączony do ładowania zadziałał automatycznie do 5 razy. Tak jak wspominałem wcześniej, uchwyt jest jednocześnie ładowarką indukcyjną o mocy 10 W. Uchwyt ten możemy zamontować na kratce wentylacyjnej lub na szybie, stosując odpowiednie elementy zestawu. Ramię do mocowania na szybie ma regulowaną długość, co jest istotne, gdy szyba w naszym aucie jest mocno oddalona. W zestawie znajdziemy wszystkie potrzebne elementy, czyli szybką ładowarkę 18-watową w technologii Quick Charge 3.0 oraz kabel z końcówką USB-C, którą podłączamy do uchwytu. Na koniec chciałbym zwrócić Waszą uwagę na ładowarkę samochodową o mocy 25 W, która obsługuje dwie technologie szybkiego ładowania – Power Delivery oraz Quick Charge 3.0 Qualcomma, wyposażoną w gniazdo USB typu C. Dzięki tej ładowarce bardzo szybko naładujesz swoje urządzenie i możesz mieć pewność, że po dojechaniu na miejsce Twoja bateria będzie pełna w 100%. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że rozwiązania, które zaprezentowałem, pomogą Wam dotrzeć do celu w bezpieczny i wygodny sposób. Linki do miejsc, gdzie możecie zakupić te produkty, znajdziecie w opisie odcinka. Zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału i odwiedzenia naszego Instagrama oraz Facebooka. Pozdrawiam, Piotr.